Lundzin 250, projekt by Jackie BTR. Cześć wszystkim, z tej strony Chucky. Po długim czasie w końcu mogę ogłosić, że rozpoczynam pracę nad Lundzinem. No więc film Lundzin 250, projekt by Chucky BTR, właśnie przekroczył liczbę 100 tysięcy wyświetleń, za to wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że seria, którą teraz właśnie prowadzę, zdobędzie jeszcze więcej wyświetleń. A więc czym się będzie różnił ten film od poprzedniego? Przede wszystkim nie będzie to pokaz zdjęć, tak jak to było ostatnio. Tym razem wszystko nagram kamerami, czyli od początku remontu, czyli rozbieranie, aż po samo składanie. W następnym odcinku pokażę wam części, które zbierałem przez pół roku chyba, coś takiego, i pokażę je dopiero teraz, ponieważ wolałem to zrobić w trakcie remontu, założyć już nowe części. Przejdźmy do tego, jak będzie wyglądał film. Przede wszystkim to nie będzie jeden film, tylko to będzie seria filmów, czyli będą to jakby daily vlogi, czyli każdy dzień zmagań z Lundzinem, z remontem znaczy się. Nie jestem pewny, czy to będzie daily vlog, bo zależy, jak się wyrobi z montażem, ale myślę, że mi się uda. Następnie będzie podsumowanie tego wszystkiego, czyli podsumowanie kosztów oraz ujęcia z poprzednich, czyli z tych filmów. Pokażę wam doświadczenie, jakie zdobyłem w kręceniu i montowaniu filmów w ciągu tych 2 lat. Myślę, że jest zauważalny progres. Od razu wypowiem się wam na jeden temat. Od początku mojej ogólnej działalności na Facebooku i YouTubie pojawiły się 2 typy ludzi. Którzy uważają, że jestem idiotą, bo wydaję hajs za Lundzina, i ludzie, którym podoba się to, co robię. Dziś chciałem poruszyć temat tej pierwszej grupy ludzi, a więc czemu wydaję hajs za Lundzina? Bo mnie na to stać, bo mam taki kaprys tak naprawdę. A tak na poważnie sprawa wygląda tak. W tym roku kończę technikum. Po technikum od razu idę do pracy, także myślę, że już nie będę miał wolnego czasu na jazdy, chyba że tylko weekendy. Więc czemu nie wykorzystać tego czasu w 100% i robić to, co mi się tak naprawdę podoba? Lundzin odegrał na tyle ważną rolę w moim życiu, że wydaje mi się, że zostanie u mnie na zawsze. A i od razu mówię, że nie będę do końca życia na nim jeździł, bo trzeba się rozwijać, nie wolno stać w miejscu, prawda? Po prostu mam do niego bardzo wielki sentyment i dzięki niemu tak naprawdę spędziłem mnóstwo zajebistego czasu. Nie mówię, że sam pozytywny czas, bo czasu negatywnego było znacznie więcej. W sumie dzięki niemu tak samo zaistniałem w jakimś tam stopniu. I o takiej tematyce, a nie innej, jest mój kanał. Wiem, że mówię, jakbym miał milionową publikę, ale naprawdę, jak widzę, że śledzi mi kilka tysięcy ludzi, to jest wielka motywacja dla mnie. I to jest w sumie to, co chciałem osiągnąć na tym YouTubie. A to pięknie powiedziałem. Dzięki za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, to łapka w dół. No i tyle. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.